Wśród ogromu firm technologicznych na rynku jest zaledwie garstka tych, które na długie lata zapisały się w naszych sercach. Jedną z nich jest HTC. Po jakim cudem pionier smartfonów z Androidem, firma wręcz wizjonerska ze świetnym okresem w branży, zaczęła niknąć aż do momentu, w którym mało kto o niej słyszy. Logotyp, który można było zobaczyć na praktycznie co czwartym smartfonie, dzisiaj nie znajduje się na żadnym urządzeniu mobilnym. A firma, która w pewnym momencie konkurowała z największymi gigantami, przeganiała ich jeśli chodzi o udziały na rynku, dzisiaj nie znaczy już praktycznie nic w tym segmencie. Ja jestem Smoczy i opowiem wam historię firmy HTC, bogatą we wzloty, upadki, wizjonerstwo, nietrafione decyzje biznesowe i marketingowe i wiele więcej. ...1997 rok. Tajwan. To tutaj Sher Wong założyła przedsiębiorstwo Hi-Tech Computer Corporation. Początkowo firma zajmowała się produkcją przenośnych komputerów. Sher Wong przyznała po latach, że to zasadniczo dzięki nim, w jej głowie, kreowała się wizja idealnego urządzenia mobilnego. While I was dragging my 25-kilo computers up and down a train across Europe, while exhausted, I started to dream about a small computer that fits into my hand that I could use to call my friends or listen to music. As soon as Windows CE came out, I started HTC with my partners to achieve that dream. Kiedy tylko na rynku pojawił się Windows CE, Embedded Compact, czyli wersja okienek na palm topy i inne urządzenia przenośne, Sher Wong wiedziała, w którą stronę należy ruszyć. HTC zaczęło produkcję kieszonkowych komputerów wykorzystujących system Microsoftu. Trzeba przyznać, że szło im to naprawdę dobrze i firma dążyła do coraz szerszego rozwoju. W 2002 roku spod rąk HTC wyszedł pierwszy Pocket PC. Były to urządzenia poniekąd rewolucyjne, tym razem jednak w środku gościł nie Windows CE, a pierwsza odsłona Windows Mobile. W tym momencie urządzenia mobilne zaczęły coraz bardziej przybierać formę smartfonów, takich, które znamy od lat. Co ciekawe, dopiero w 2006 roku HTC przeszło na wypuszczanie urządzeń już całkowicie pod swoim logiem. Do tego czasu rynek wzbogacił się o takie urządzenia jak na przykład HTC Touch. Prawdziwa rewolucja miała jednak dopiero nadejść. HTC Dream. Pierwsze na świecie urządzenie z Androidem. Znane też jako T-Mobile G1, w Polsce Era G1 czy po prostu G1. T-Mobile, które od dłuższego czasu zerkało przychylnym okiem w stronę firmy z Tajwanu, wzięło pod swoje skrzydła pierwszy model smartfona z Androidem. I cóż, według badań się to udało, gdyż w 2009 roku HTC Dream stanowił aż 6% amerykańskiego rynku smartfonów. HTC Dream witał nas Donatem, czyli Androidem w wersji 1.6. Na pokładzie siedział jednordzeniowy Qualcomm MSM7201A z taktowaniem 528 MHz oraz Adreno 130. 192 MB RAM-u i 256 MB wbudowanej pamięci. Malutki ekran 3,17 cala z rozdzielczością 320x480 pikseli. Ale cudowny trackball, wysuwana klawiatura kuwerty. Na tamte czasy i parę ładnych lat w przód nie można było tak naprawdę marzyć o innym urządzeniu z taką masą udogodnień i gadżetów. Oczywiście to wszystko, co mówi, jest dopalane nostalgią i tym magicznym uczuciem odkrywania technologii. Przez następne lata słodki sen trwał. Firma wypuszczała kolejne urządzenia, coraz bardziej zakorzeniając się w świadomości odbiorców. Poza Androidem HTC romansowało też z Windows Mobile. To właśnie tajwańskie przedsiębiorstwo stworzyło pierwszy smartfon z przenośną wersją okienek, wyposażony w ekran pojemnościowy. Mowa o HTC HD2, które nazywano też Leo. Firma starała się lawirować pomiędzy dwoma systemami. W 2010 roku zaprojektowano Nexusa 1, pierwszego smartfona sygnowanego logiem Google, oczywiście z zielonym robocikiem na pokładzie. HTC nie bało się prezentować własnych rozwiązań. Firma zdawała sobie sprawę z tego, że ogromnym sukcesem jest odpowiednia prezentacja produktu, dlatego poza dbaniem o bryłę i fizyczną atrakcyjność urządzenia, sięgała również po system.
Tak też powstały interfejsy użytkownika, HTC Sense w wypadku Androida, czy TouchFlow 3D w wypadku Windowsa. I nie były to zwykłe nakładki systemowe, bo pamiętam, że te ładnych parę lat temu dość popularnym rozwiązaniem były aplikacje symulujące user interface poszczególnych telefonów. I te od HTC były pobierane naprawdę zawrotną ilość razy. Launchery, tweaky, no przeróżne rzeczy, które pozwalały nam jednak dopasować wygląd naszego Androida do tego prezentowanego przez firmę z Tajwanu. To oczywiście była dobra decyzja i z biegiem lat sami możemy to zauważyć. Oczywiście zaraz po tym Samsung stworzył swojego TouchWiza w momencie, kiedy zaczął interesować się Androidem, ale razem z nim poszły inne firmy. W pewnym momencie każda zajmująca się produkcją smartfonów chciała mieć własną, spersonalizowaną nakładkę, co skończyło się tym, że to finalnie goły Android zaczął być ciekawą opcją, ale wybiegliśmy trochę za daleko. Okolice 2010 roku to też czas, w którym HTC praktycznie przodowało w kwestii urządzeń mobilnych. Apple zaczęło się lekko pocić na wspomnienie o firmie z Tajwanu. I to jest naprawdę ciekawe, bo gigant z Cupertino, robię to specjalnie dla Was, widziałem w ostatnim materiale, jak po prostu zakochaliście się w tym stwierdzeniu, bardzo oczywiście rzadkim i bardzo rzadko używanym w tamtym materiale. Robię to specjalnie dla Was. Specjalnie dla Was. Gigant z Cupertino wystosował pokaźną liczbę pozwów. I wiecie, jak zareagowała na to tytułowa firma? Też pozwała Apple. Ta przepychanka prawna trochę trwała, ogólnie podkładką do tych działań było naruszanie praw patentowych. Finalnie jednak oba przedsiębiorstwa doszły do porozumienia i zawarły ugodę. Ale jak myślicie, dlaczego Apple zdecydowało się na ten ruch? Firma z jabłkiem w logo spokojnie trzymała pieczę w topce firm mających udziały na rynku urządzeń mobilnych, ale nagle pojawia się HTC z rewolucyjnym systemem i zaczynają narastać duże zmiany. Do tego wydarzeniom na rynku i ładnemu systemowi z zielonym robotem od dłuższego czasu przyglądał się Samsung, który zadecydował w końcu, że czas wejść po swoje. W 2011 roku HTC przebiło Nokię, jeżeli chodzi o wartość rynkową. W tym samym roku wyprzedziło również Apple i Samsunga w wypadku udziałów w rynku. Do 2012 roku HTC miało ze sobą takie produkty jak HTC Desire, HTC One X, HTC Sensation czy HTC Evo 4G, który był pierwszym telefonem z dostępem do tej właśnie sieci. Te smartfony zrobiły naprawdę dużo zamieszania, ale wcześniej wspomniany Samsung wiedział, że jeśli ma wykonać ruch, to teraz. Firma z ogromnym kapitałem mogła pozwolić sobie na bardzo agresywny marketing, bo to o jego brak tutaj chodziło. HTC sygnowało się jako quietly brilliant, co mówi samo za siebie. Ale w jaki sposób można promować markę takim hasłem i podejściem do marketingu? Ta próba przedstawienia wizjonerstwa, takiego uczucia premium to jedno. Reklama jednak zgoła inna rzecz. No i nie można odmówić firmie z Tajwanu, że działała w zgodzie ze swoim claimem quietly brilliant. Było naprawdę quietly brilliant. Od 2013 roku, jeśli w jakimkolwiek nagłówku pojawiało się HTC, to zazwyczaj zaraz po tym mogliśmy przeczytać, że nie jest za dobrze. 90% spadek zysków nie pozostawiał żadnych złudzeń. HTC zaczynało gromko padać. Przy tym Samsung wybijał się coraz wyżej, a Apple powoli odzyskiwało swoje miejsce. Można powiedzieć, że HTC zaliczyło tak mocny upadek z tak dużym impaktem, że aż przeniosło firmę do sekcji VR, ale nie uprzedzajmy faktów. Firma w następnych latach starała się zatrzymać nieuniknione. Próbowano inwestycji w różne przedsiębiorstwa. Ba, był moment, kiedy faktycznie wrócono do prób tworzenia smartfonów, ale konkurencja zostawiła ich daleko w tyle. I teraz pytanie, co poszło nie tak? W środku HTC przez cały czas ich obecności na rynku trochę się działo. Stolik krążył pomiędzy She Wang, Peterem Chu, a Yves Meth. Obecnie prezesem firmy ponownie jest She Wang i stara się naprowadzić HTC na właściwe tory, co w sumie możemy stwierdzić, że poniekąd się udało. Przedsiębiorstwo działa na w miarę spokojnych torach. Nie było tak jednak zawsze. W okolicach 2010 roku ówczesny prezes Peter Chu znany był z naprawdę perfekcjonistycznego podejścia, ale zarazem szybkiego podejmowania decyzji. Była to postać dosyć kontrowersyjna w tamtym czasie,
a dzisiaj pisze się o tym, że wiele decyzji i krytyka ówczesnego zarządu działała naprawdę negatywnie na firmę, co widać było na przestrzeni kolejnych lat. W kwestii inwestycji był okres, w którym HTC wybrało się na porządne zakupy i wcieliło w swoje szeregi na przykład firmy Safran i Live, dostawców streamingu. Koszt tej operacji wynosił około 90 milionów dolarów, jednak były to tak naprawdę przepalone pieniądze, bo nic z takich działań nie wynikło. Kolejno firma S3 Graphics, zajmująca się hardwarem PC. Ta inwestycja również nie była owocna. Jedynym ruchem w tym segmencie, który jakoś wyszedł firmie na plus, było wykupienie 51% udziałów w firmie Beats Electronics, co kosztowało HTC 300 milionów dolarów. Finalnie udało im się je następnie sprzedać i na samej transakcji zarobili 56 milionów. Sami jednak widzicie, że było to pasmo, lekko mówiąc, średnio udanych działań. Finalnie po część HTC wkroczył Google i wcielił ją w segment odpowiedzialny za smartfony i w sumie to właśnie im możemy być częściowo wdzięczni za Pixel. Mam dla was krótki test. Jak nazywa się, numeruje, kataloguje flagowce Samsunga? Samsung? Dobrze. Samsung S, na przykład Samsung S3, Samsung S10. To teraz coś z drugiej strony barykady. Jak numeruje się iPhony, smartfony Apple'a? Jest na przykład iPhone... Dobrze. iPhone 4, iPhone 12. W porządku. Nie wiem, LG. Jak to wygląda w ich wypadku? Dobrze, jeśli ktoś nie wiedział, no to LG G, na przykład LG G2, LG G3. Skoro konkurs już za nami, spróbujmy teraz zgadnąć, jak nazywają się flagowce HTC, lub też jak nazywały się flagowce sztandarowce HTC. Ha! Ja też nie wiem. Nie, naprawdę, to już Xiaomi miało bardziej przejrzyste nazewnictwo swoich produktów. Co było wcześniej, HTC One czy HTC One X, a może HTC One M8? No, w tym wypadku X. Co było następcą? HTC Desire 510 czy HTC U20? A może HTC Sensation? Widzicie, tak możemy się bawić w zgadywankę. Prawdą jest jednak to, że odbiorcy łatwiej zapamiętają numerację Samsunga, Apple czy przytoczonego tu wcześniej LG. Prawdą jest też to, że wymyślne nazwy, które miały odzwierciedlać produkt w takiej premium odsłonie, zaczynały się po czasie mylić. Co innego dać kryptonim danemu modelowi, tak jak robi to na przykład Xiaomi, dzieląc w ten sposób wersję zależnie od regionu, wciąż zamykając to jednak pod kluczową nazwą, a obdarowywać telefon praktycznie tytułem szlacheckim. To na pierwszy rzut oka małe decyzje, ale z dość sporymi konsekwencjami. Wiecie, że HTC wydało w lipcu bieżącego roku swój nowy smartfon? A, to ja się dowiedziałem dopiero pisząc scenariusz. Ogólnie, nawiązując do wcześniejszego żartu, firma faktycznie poświęciła dużo uwagi wirtualnej rzeczywistości. Gogle takie jak HTC Vive, zestaw Vive XR Elite, to tym obecnie w dużej mierze zajmuje się HTC. Jeśli wejdziemy na polską witrynę tytułowej firmy, w zakładce produkty możemy zobaczyć smartfony, ba, są nawet na pierwszym miejscu, ale sami widzicie, jak to wygląda. Myślę, że nie ma co tu mówić o jakimś przewidywaniu przyszłości i obliczaniu szans na to, czy HTC wróci kiedyś na rynek smartfonów. Może to tylko moje zdanie, ale nie widzę obecnie możliwości na twarde przebicie się przez konkurencję. Nawet jeżeli by to były jakieś naprawdę znaczące innowacje, szczególnie w obecnym położeniu HTC. Był to kawał ważnej historii w branży, ale niech zostanie to niezmącone nieudolnymi próbami wdrapania się z powrotem w te kręgi. Już pod koniec działalności HTC w tym segmencie było widać spadek jakości, na który narzekali użytkownicy. Niech nostalgia nam to jeszcze koloruje, a my cieszmy się tym, co dzięki działaniom HTC mamy w dzisiejszych czasach. I z tą myślą was zostawię. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście jakieś urządzenia od HTC i jak je wspominacie. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia już wkrótce.